Zjawa. To były okrutne czasy i przemoc rządziły tym światem. To podobno zdarzyło się naprawdę, Trapper został zaatakowany przez niedźwiedzia grizzly. Był ciężko ranny, ale towarzysze porzucili go, pozostawili na pewną śmierć. Ale on nie umarł. Cudem przeżył, a potem samotnie wlókł się kilometrami, by dotrzeć do miejsc zamieszkałych przez ludzi. Dotrzeć do tych, którzy go zostawili i się zemścić. O podobnym zdarzeniu opowiada film Zjawa. W filmie widzimy potęgę natury, z którą człowiek nie ma szans, a także człowieka, który jest zdolny pokonać wszelkie trudności, wydobyć się z dna piekła. Mamy też brutalny obraz ludzkiej bezwzględności. Jest rok 1823. Znajdujemy się w samym środku kontynentu północnoamerykańskiego. Tam, gdzie pojawia się coraz więcej myśliwych i taperów polujących na zwierzęta, by zdobyć ich cenne futra. Są też Indianie, coraz bardziej spychani przez białych przybyszów i bezwzględnie przez nich tępieni. Kiedy traperzy porywają córkę indiańskiego wodza, ci ostatni urządzają zasadzkę. W trakcie ucieczki jeden z traperów, Hook Glass, Leonardo DiCaprio, zostaje zaatakowany przez grizzly. Początkowo towarzysze niosą go na noszach, jednak ich solidarność i miłosierdzie szybko się kończą. Co robić? Najlepiej byłoby zastrzelić rannego, rozumują. W końcu zostaje z nim kilku towarzyszy. A jeden z nich, Fitzgerald, usiłuje go zabić. Jednak porzuca ciężko rannego, a sam dociera do fortu, gdzie jest fetowany jak bohater. Tymczasem porzucony Glass, ledwo żywy, czołga się po lesie i żywi korzonkami. W filmie jesteśmy świadkami okrucieństw popełnianych przez wszystkie walczące ze sobą strony. Tym jednak, co zwraca uwagę, jest położenie nacisku na los rdzennych mieszkańców Ameryki. Już dawno minęły czasy filmów o dzielnych kowbojach, którzy nie wiadomo skąd się wzięli na amerykańskiej prerii, i dzikich Indianach zdzierających z nich skalpy. Do tego filmu zatrudniono, w rolach aktorów i doradców, przedstawicieli Indian. Zadbano też o wiarygodność strojów, rytualnego malowania oraz użyto strzał do łuków, wyprodukowanych przez indiańskiego rzemieślnika. Niesamowity wyczyn 24-latka. Przez 12 godzin niósł ojca na plecach, by ten mógł się zaszczepić. Polski ksiądz, który negował przemoc wobec Indian, został zawieszony. Niedziela / 20:00 TVN.